Uczniowie szkoły podstawowej na osiedlu Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim zaprosili swoich dziadków na jasełka. W ten sposób uczcili ich święto. Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim były coroczną tradycją. Przez ostatnie lata nie były organizowane z powodu pandemii. 1 lutego wszystko wróciło do normy, o czym z radością na początku wydarzenia poinformował dyrektor szkoły Grzegorz Batory. Cieszę się bardzo, że znowu żeśmy się spotkali po dosyć długiej nieobecności, bo jak przyszły czasy pandemii, nie spotykaliśmy się ani na Dniu Dziadka i Babci, ani na Dniu Rodziny. Także bardzo się cieszę, że możemy znowu rozpocząć te spotkania. Wierzę, że to nie będzie pojedyncze tylko spotkanie teraz, lecz również i Dzień Rodziny wspólnie tutaj spróbujemy przygotować ze Stowarzyszeniem Rotunda i wspólnie z rodzicami. Babciu, dziadku, kochamy was. Takie hasło przyświecało uroczystości. Uczniowie wystawili dla dziadków jasełka, recytowali wiersze, śpiewali dla nich piosenki i tańczyli. Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Babcia i dziadek to tacy jakby drudzy rodzice, bardzo ich kocham. Nie mieszkam z babcią, ale czasami do niej przyjeżdżam i dobrze. Moje dziadkowie są kochani. Dziadkowie są moimi tak jakby rodzicami i bardzo ich kocham. Po występie dziadkowie wraz z wnukami udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i Stowarzyszenie Rotunda.